Kolejnym gościem Polska Kadra TV jest brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w drużynie Luiza Złotkowska. Cześć Luiza. Witam. Luiza, to jest naprawdę niezły sezon w Twoim wykonaniu. Chyba można być zadowolonym z Twoich występów w ostatnich Pucharach Świata, które też były kwalifikacją olimpijską. Pierwsza część sezonu jak najbardziej dla mnie udana. Chyba nie mogę... Mogę się pokusić o stwierdzenie, że są to moje życiowe wyniki i życiowy sezon, więc no, jestem bardzo zadowolona, szczególnie z tego, że udało mi się zakwalifikować na 3 indywidualne dystanse na Igrzyska Olimpijskie. Starty w drużynie rewelacyjne, pewna kwalifikacja również w drużynie, więc no, takie wymarzone kilka tygodni dotychczasowe. Liczę na to, że druga część sezonu będzie równie owocna. Właśnie jak byś oceniła ten wyścig, właśnie gdzie zajęłaś 5. miejsce? Był to wyścig dzień po starcie na 5 km, więc byłam dość zmęczona, ale myślę, że to też takie przetarcie. Sam dystans był idealnie według tego, jak zaplanował mi trener. Właśnie Witold Mazur napisał mi na kilkadziesiąt minut przed startem na telefonie rundy i jakie powinnam przejechać. Pomylił się o 0,09 sekundy, więc ma oko. No to naprawdę tylko pozazdrościć takiego trenera. Przed nami Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Siłą bez wątpienia jest drużyna, czyli ty, Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachlanda-Curuś, bo najprawdopodobniej takim składem pojedziecie. Obecnie jesteście wiceliderkami Pucharu Świata. Chyba można liczyć na dobry wynik. Myślę, że już dobrym wynikiem jest zakwalifikowanie się do tej ósemki, która jedzie na Igrzyska, bo przypomnę, że tylko 8 drużyn ma prawo startu na Igrzyskach Olimpijskich. Jeżeli wygramy pierwszy bieg, będziemy w czwórce i myślę, że to jest teraz taki najważniejszy cel przed nami. A o dobre miejsce myślę, że nie tylko my na nie liczymy, ale i mnóstwo kibiców w Polsce. Jaka jest różnica w przygotowaniu do sezonu olimpijskiego i z tego sezonu, gdzie tylko są Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata jako te dwie imprezy docelowe? No przede wszystkim trzeba inaczej zaplanować tą wzwyżkę formy. W tym roku jakby takie piki formy mój trener zaplanował 2. Pierwszy właśnie na Puchary Świata, gdzie odbywały się kwalifikacje olimpijskie. Drugi na luty w czasie Igrzysk Olimpijskich. Jakby ten środek sezonu, no, Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy są w tym roku rzeczywiście takimi trochę pomijanymi startami, bo na pewno ja nie będę się do nich specjalnie przygotowywać. Będą to starty, kiedy będę w treningu i na pewno w pracy, która będzie procentowała w lutym. Jedziesz do Hamar się jeszcze sprawdzić przed igrzyskami? Myślę, że tak. Co prawda mamy 3 miejsca startowe na Mistrzostwa Europy. Liczę, że uda mi się na nie zakwalifikować. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Coraz częściej mówi się o tym, że trójkąt Kraków, Zakopane oraz słowacki Poprad mogą zorganizować w 2020 roku Igrzyska Olimpijskie. Jak sądzisz, czy dziś Polska według Ciebie jest w stanie zorganizować tak wielką imprezę? Na szczęście do organizacji tej imprezy jest jeszcze 8 lat. Sporo czasu, myślę, że zdążylibyśmy wybudować potrzebną infrastrukturę do tych zawodów. Jednakże budowa toru łyżwiarskiego w Krakowie i rozebranie go po igrzyskach bardzo mi się nie podoba. Myślę, że będzie to niezmiernie krzywdzące dla naszej dyscypliny.